Co mają ze sobą wspólnego? Zmęczenie oczu podczas oglądania telewizji, jakość czerni naszego telewizora oraz to złudzenie optyczne, które widzicie teraz na ekranie. Okazuje się, że bardzo wiele, ale musicie mi dać chwilę na wyjaśnienie. Zaczniemy od omówienia tego ostatniego zjawiska, ponieważ właśnie w ten sposób działa trik pozwalający niewielkim kosztem uzyskać efekt znacznie lepszego kontrastu obrazu i znacznie mniejszego zmęczenia oczu podczas oglądania. Oczywiście powiem Wam krok po kroku, co zrobić, aby obie te rzeczy osiągnąć u siebie w domu, a linki do zakupu proponowanych elementów znajdziecie jak zawsze w opisie. W tym wideo objaśnię cały mechanizm działania, więc będziecie też mogli znaleźć na to swój patent. A zatem bierzmy się do roboty! A więc wróćmy ponownie do tej iluzji i wyjaśnijmy, o co w niej chodzi. Mamy tu dwa kwadraty o identycznym kolorze, jednak umieszczone na innym tle. Jest duża szansa, że nikt ze mną się nie zgodzi, że kwadraty są takie same. Powiem szczerze, nawet ja sam ze sobą się nie zgadzam, bo pomimo świadomości, jak działa ta iluzja, nadal wydaje mi się, że kwadrat po prawo jest ciemniejszy. Gdy jednak pozbędziemy się tła, złudzenie to ustąpi. Iluzja kontrastu symultanicznego, z którą mamy tu do czynienia, polega na tym, że postrzegany kolor lub jasność obiektu jest zaburzana przez kolory lub jasność otaczających go obiektów. W rezultacie ten sam obiekt może wydawać się jaśniejszy lub ciemniejszy, a także cieplejszy lub chłodniejszy, w zależności od otoczenia, w którym się znajduje. No dobrze, ale jak się ma to do czerni telewizora? A więc wyobraźmy sobie, że oglądając po ciemku irytuje nas niski kontrast matrycy. Przykładowo, gdy mamy scenę z gwieździstym niebem, to nawet telewizor LCD z górnej półki przeważnie sobie z nią nie radzi i niebo jest ciemnogranatowe, a nie czarne. Umieśćmy teraz taki telewizor w kompletnie ciemnym pomieszczeniu, a teraz zastosujmy lekkie podświetlenie tła za telewizorem. Nawet ta symulacja, którą teraz zobaczyliście, powinna być wymowna i ukazywać lepszą czerń na jaśniejszym tle. W życiu codziennym bez przerwy ulegamy iluzji kontrastu symultanicznego i nie tylko sam telewizor, ale także jego otoczenie ma wpływ na jakość obrazu. Między innymi dlatego tak ciężko jest zauważyć wady telewizorów w sklepie, gdzie jest bardzo jasno, a natychmiast rzucają się one w oczy w warunkach domowych. Dziś chciałem się z Wami podzielić ideą podświetlenia tła za telewizorem. Jest to bowiem najtańszy i najprostszy sposób na uzyskanie zaprezentowanego efektu, który pozytywnie odbije się na jakości czerni i kontraście. A co ze zmęczeniem wzroku podczas oglądania wspomnianym na wstępie? Tu też dobre wieści. Światło za telewizorem je redukuje, ponieważ dodaje nam drugi plan i oczy nie są przez cały czas skupione tylko na jednym polu ostrości. Dzięki temu mięśnie w gałce ocznej, które dokonują akomodacji soczewki oka, nie są w ciągłym spięciu, tylko aktywnie pracują. Oświetlenie za telewizorem pomaga także zmniejszyć kontrast między jasnym ekranem a ciemnym otoczeniem, co redukuje obciążenie oczu spowodowane koniecznością dostosowywania się do dużych różnic w jasności. W ten oto sposób te trzy tematy wspomniane we wstępie nierozerwalnie się łączą. Powiem Wam więcej. Znam wiele osób, które narzekały na zmęczenie oczu przy długotrwałym oglądaniu lub długotrwałej pracy przy monitorze komputera, a czasem nawet na ból głowy i problem udało się rozwiązać właśnie w ten sposób. Myślę jednak, że jeden prosty eksperyment powie Wam więcej niż kilkanaście minut mojego odcinka, więc sugeruję teraz każdemu, kto ogląda lub pracuje po ciemku, aby wsadził jakąś żarówkę lub lampkę, którą ma w domu, za ekran i zobaczył, jaki daje to efekt po zmroku. Warto tego spróbować, nawet jeśli mamy telewizor OLED, bo choć jego czerni nie da się już poprawić, to komfort oglądania będzie nieporównywalnie lepszy. A teraz przejdźmy do drugiej części filmu, a więc czym podświetlić telewizor, żeby efekt był odpowiedni. O ile do testu możemy użyć dowolnego źródła światła, tak na stałe lepiej, aby to było rozwiązanie bardziej przemyślane. Jak bowiem wspomniałem wcześniej, kolor otoczenia zaburza także kolor na ekranie. Spójrzmy teraz na jeszcze ciekawszy eksperyment. Choć ciężko w to uwierzyć, to te wewnętrzne klocki są szare i mają taki sam kolor po lewej i po prawej stronie. Gdy połączymy je szarą linią lub usuniemy tło, to stanie się to widoczne. Zjawisko wynika z tego samego efektu otoczenia, więc dobierając oświetlenie za telewizorem, musimy uważać na odcień bieli źródła światła. Jeśli zastosujemy zimniejszy odcień, to nasz telewizor na jego tle będzie wydawał się bardziej żółty i vice versa. W idealnym układzie biel, która będzie na ścianie, powinna być identyczna z odcieniem bieli matrycy i obie powinny mieć 6500 kelwinów. Na telewizorze dokładnie taką biel uzyskujemy w procesie kalibracji matrycy, aby odwzorować ustawienia monitorów w studiach filmowych i uzyskać najlepszą jakość obrazu. Nie istnieje domowa metoda na ustawienie dokładnie takich parametrów, aczkolwiek kalibrację każdy może zamówić na stronie skalibrujtv.pl, do czego zachęcam. Natomiast w dzisiejszym odcinku to nie jest najistotniejsze. Dlaczego? Bo nawet jeśli będziemy mieli idealnie skalibrowany wyświetlacz, to nie ma żadnej gwarancji, że świetlówka lub diody LED, które kupimy, będą miały taką samą temperaturę światła, nawet jeśli noszą oznaczenie 6500 kelwinów. Dzieje się tak przez duże tolerancje fabryczne tych urządzeń. Dodatkowo światło może okazać się nieco zielonkawe lub różowe, co wyliczenia temperatury nie zmienia, a nasze postrzeganie już tak. Finalnie nasza ściana za telewizorem może okazać się zabarwiona na lekko niebieskawy lub żółtawy odcień, co wpłynie na kolor odbitego światła. Najlepiej więc, aby źródło, które zastosujemy, było po prostu regulowane.
Sytuacja jest prosta, jeśli mamy telewizor marki Philips z systemem Ambilight. Funkcja ta niekoniecznie musi sprowadzać się do dyskoteki świetlnej, z którymi większość ją kojarzy. Może też być statycznym oświetleniem bielą dla uzyskania omawianych korzyści. Co w innych przypadkach? Tutaj trzeba zastosować jakieś rozwiązanie zewnętrzne. Zanim zabrałem się za tworzenie tego scenariusza, sprawdziłem, czy istnieją dedykowane rozwiązania tego typu i niestety większość z nich jest raczej droga, ponieważ próbuje naśladować system Philipsa z dynamicznie zmieniającym się kolorem. W końcu trafiłem jednak na dedykowany produkt Media Expert w rozsądnej cenie i postanowiłem dać mu szansę. A więc tak wygląda ramka SETI, do której zostawiam link w opisie, ponieważ już na wstępie powiem, że uważam ją za dobry produkt do wiszących telewizorów. Po rozpakowaniu kartonów naszym oczom ukażą się elementy do samodzielnego montażu tego źródła światła, które jest po prostu ramką montowaną za telewizor, w którą wklejamy regulowaną taśmę LED. Najpierw zabieramy się za montaż ramki, do czego wystarczy sam śrubokręt. Profile są precyzyjnie docięte i po montażu krawędzie licują się niemal idealnie. Następnie wklejamy taśmę, zaczynając od tej przelotki na kabel. Jej długość jest już dostosowana do gotowej ramki, więc nie musimy niczego docinać. Na koniec wsuwamy z powrotem plastikowe dyfuzory i możemy zabierać się za montaż. Ramka przystosowana jest do telewizora o przekątnej 65 cali ze względu na swój rozmiar, ale można jej także użyć do nieco większego ekranu. Do mniejszego raczej się nie nada, ponieważ będzie wystawać poza krawędzie. Zanim zmontujemy ją na ścianie, warto zaznaczyć sobie brzegi naszego telewizora. Następnie demontujemy ekran i z pomocą poziomicy rysujemy linię dokładnie 5 cm poniżej górnej krawędzi ekranu. Zaznaczamy dwa miejsca na wkręty. Nie muszą być one idealnie symetryczne i lepiej, aby były trochę bliżej środka niż krawędzi ramki, co pozwoli ją przesuwać. Następnie używamy dwóch dołączonych wkrętów i voilà! Możemy teraz zawiesić ramkę na ścianie, przykleić sterownik i podłączyć wszystko do prądu. Myślę, że estetyka zestawu byłaby zdecydowanie lepsza, gdyby ramka była w kolorze czarnym zamiast surowego aluminium, ale zestaw dość dobrze się chowa za telewizorem i nie powinno mieć to znaczenia, jeśli ekran przylega do ściany na wieszaku. Nieco gorzej w systemie takim jak mój, gdzie ekran jest pochylony. Pod kątem widać tą ramkę i potrafi nawet razić, bo świeci w bok. Myślę, że w takim wypadku dobrze jest okleić ją szerokim płaskownikiem z tworzywa, aby nie świeciła w kierunku widza. Teraz pozostaje sprawdzić, czy uda się uzyskać pożądany odcień bieli. Oczywiście na mojej ścianie nie da się tego ustawić idealnie, ponieważ jest drewniana, ale można sprawdzić możliwości systemu. Używając dołączonego pilota da się przełączać jedynie między predefiniowanymi ustawieniami, co nie jest raczej pomocne przy oglądaniu, ale jeśli chcielibyśmy uzyskać efekt kolorowego światła w pomieszczeniu, to jest to możliwe. Aby zaś dostosować biel, musimy zainstalować aplikację SETI, zarejestrować konto i następnie podłączyć naszą taśmę do domowej sieci Wi-Fi. To da nam możliwość sterowania poprzez asystenta głosowego Google Home lub Amazon Alexa oraz właśnie możliwość ustawienia własnego odcienia. Najlepiej zrobić to wyświetlając szarą planszę na telewizorze, do której link także zostawiam w opisie filmu, i próbując dostosować kolor i jasność światła za matrycą do niej. Mi zajęło to mniej niż minutę, a ustawiony kolor można zapisać jako predefiniowany, w którym taśma będzie się domyślnie uruchamiać. Czy jest to warte 300 zł? Powiem tak. Efekt, jaki daje podświetlenie tła, jest wart nawet więcej, natomiast tego typu ramkę pewnie samodzielnie złożymy nieco taniej. Nie ma co jednak liczyć na jakąś ogromną oszczędność, bo kontroler LED RGBW, a także dobra taśma tego typu swoje kosztuje. Pewnie zaoszczędzimy od kilkudziesięciu do 100 zł, ale dojdzie nam dużo pracy takiej jak docinanie ramek. Możemy też zdecydować się na przyklejenie diod bezpośrednio z tyłu telewizora. Jeśli nasz ekran stoi na podstawie, a nie wisi, to będzie to pewnie konieczne. Trzeba jednak zrobić to umiejętnie, bo wszystkie załamania taśmy spowodują niejednorodne podświetlenie tła. Wydaje mi się, że dotychczas dałem już wystarczająco dużo argumentów za stosowaniem podświetlenia ekranu w swoim domowym systemie, natomiast chciałem jeszcze omówić sprawę od strony profesjonalnej. Podświetlenie ekranów stosowane jest w studiach filmowych zgodnie z normą BT2035, która określa, jakie warunki muszą panować w pomieszczeniu do pracy z kolorem w filmie. Z tej przyczyny podlinkowałem też konkretną szarą planszę do wyświetlenia na telewizorze, ponieważ powinniśmy ustawić taśmę LED tak, aby światło na ścianie miało zbliżoną do niej jasność. Tu warto też rozwiać powszechny mit panujący w branży, że jakość światła z tej taśmy, określana np. współczynnikiem odwzorowania barw, ma znaczenie. To nie jest prawda. Istotne jest tylko to, aby kolor na ścianie zgadzał się z tym na ekranie, który z kolei ma być zgodny z normami kalibracyjnymi. Aby więc uzyskać warunki jak najbardziej zbliżone do studyjnych, znacznie ważniejsza jest profesjonalna kalibracja telewizora, ale dodanie takiego podświetlenia jest postawieniem kropki nad i w tworzeniu najlepszych warunków do oglądania. Jeśli pomimo podświetlenia ekranu nadal odczuwamy zmęczenie wzroku, to warto skontrolować tak banalną rzecz jak jasność matrycy. Paradoksalnie nie zawsze reguluje się ją suwakiem podpisanym jako jasność. Bardzo często odpowiada za nią suwak o nazwie podświetlenie. Generalnie zasada jest taka, że właściwy regulator zmniejsza wyraźnie jasność całego obrazu,
a nie tylko ciemnych lub jasnych partii, tak jak robi to suwak kontrast lub suwak jasność w niektórych starszych telewizorach, w których właściwym regulatorem jest właśnie podświetlenie. Przy poprawnym ustawieniu bardzo duży rozmiar telewizora lub bardzo mała odległość oglądania nie powinna być wcale problemem. Jeśli chcecie więcej takich porad, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, bo jest to moja motywacja do tworzenia. Do zobaczenia!